Cześć, z tej strony Laura, witam Was w dzisiejszym filmie na moim kanale. Dzisiaj nagrywam taki luźny filmik, w którym chciałam po prostu z Wami porozmawiać na temat tego, co się ostatnio u mnie działo, jakie mam plany na ten kanał i generalnie dlaczego nie nagrywałam filmów i jak chciałabym, żeby teraz wyglądało funkcjonowanie mojego kanału i ogólnie rzecz biorąc mojej działalności tutaj w internecie. Tak więc powiedzmy, że ten filmik można nazwać takim live update. Ludzie to robią, ja też to dzisiaj zrobię. Nie jest mi łatwo nagrywać ten filmik, ponieważ to są takie moje myśli, które gdzieś tam siedziały we mnie bardzo długo i nie chciałam właściwie rozmawiać na ten temat i nie chciałam tego wyciągać na wierzch, szczególnie publicznie. To nie są żadne mroczne rzeczy, spokojnie. Po prostu takie moje przemyślenia na temat ogólnie rzecz biorąc prowadzenia kanału na YouTubie. I dlaczego nie czułam się ostatnio komfortowo, właściwie przez ostatni długi okres czasu nie czułam się komfortowo nagrywając filmy i wstawiając, jakby nie do końca zgadzałam się z tym, co publikowałam. Znaczy, publikowałam, jeśli chodzi o treść, wszystko jest spoko, tylko raczej chodzi mi o formę filmów. No to chciałam o tym dzisiaj z Wami właśnie porozmawiać i robię to po to, żeby mieć takie czyste sumienie, jak po prostu zacznę robić inne rzeczy i jak przestanę zwracać uwagę na rzeczy, na które zwracałam wcześniej uwagę. Zaraz wszystko wyjaśnię, to jest takie poplątane, Boże. I po prostu chciałam z Wami o tym tak jasno porozmawiać i dać Wam taki znak, sygnał, że no, że teraz to będzie trochę inaczej wyglądać, tak, że ja się będę lepiej czuć i mam nadzieję, że Wy to odczujecie i że to zaowocuje większą ilością filmów, ponieważ po prostu wierzę głęboko w to, że jeśli ja będę się dobrze czuła przed kamerą, to będzie ich po prostu więcej i tym samym Wy będziecie bardziej zadowoleni. No więc dlaczego filmy pojawiały się tak rzadko i dlaczego pojawiały się w tak długich odstępach czasu? Wiem, że to, co teraz mówię dla Was, odbiorców, może się wydawać trochę skomplikowane i wyolbrzymione, ponieważ jakby nigdy nie rozmawiałam z Wami na ten temat i nigdy nie poruszałam tematu tego, co właściwie chciałabym robić na YouTubie, a nawet nie chodzi o to, co chciałabym robić, a w jakiej formie bym to chciała robić, po prostu robiłam to w takiej formie, w jakiej myślałam, że będę się dobrze czuła, ale jednak z biegiem czasu coraz bardziej dystansowałam się do mojego kanału i nagrywałam filmy, usuwałam te filmy. Naprawdę, nawet nie zdajecie sobie sprawy z tego, ile ja nagrałam filmów, które no, nigdy się nie pokazały, nigdy nie ujrzały światła dziennego. Usuwałam te filmy, bo coś mi się w nich nie podobało, albo były, no, nie były takie, jak chciałam, żeby były po prostu. I tu nie chodzi o to, że dążyłam do tej mojej jakby strefy komfortu, którą teraz sobie wymyśliłam i teraz chcę wprowadzić, tylko właśnie ja dążyłam do tego, żeby moje filmy wyglądały chociaż trochę profesjonalnie i chciałam, żeby ten kanał był taki otwarty dla wszystkich i żeby miał taką bardzo przejrzystą treść i żeby ta treść, którą tutaj przekazywałam, była taka klarowna i chciałam coś takiego robić, ale nie do końca mi to wychodziło. No w sumie kilka takich filmów się pojawiło tak naprawdę, ponieważ tych filmów stawiałam tak bardzo mało i chciałabym to zmienić. Po prostu ja zawsze chciałam nagrywać aktywnie dużo rzeczy na kanał, ale tak jak mówię, usuwałam dużo filmów, bo uważałam, że to nie jest to, co powinnam robić, bo nie, to nie jest to, czego oczekują ode mnie widzowie. I tak jakby gdzieś tam bagatelizowałam wiadomości od Was, które dostawałam, że na przykład lubicie moje vlogi, a właśnie vlogi to była taka forma filmów, w których ja się czułam zawsze bardzo dobrze, ponieważ one były na luzie, nagrywane spontanicznie, montaż też zawsze był spontaniczny, nic tam nie było zorganizowane, po prostu to był taki miszmasz jakiegoś tam konkretnego dnia albo wydarzenia. I to było fajne i naprawdę się dobrze w tym czułam i nie wiem czemu przestałam nagrywać takie vlogi. Gdzieś tam mi się wydawało, że stać mnie na więcej i że jestem w stanie nagrywać bardziej profesjonalne, takie siedzone, gadane filmy i sobie fajnie organizować tło, rozmywać je i tak dalej, ale to jednak nie jestem ja, tak jak sobie o tym myślę. Właśnie o to mi chodzi w tym filmie, który teraz nagrywam, że moje poprzednie filmy były jakby taką próbą profesjonalnego ujęcia jakiegoś tematu,
To znaczy, jak na przykład nagrywałam o tych koreańskich kosmetykach, to starałam się mówić profesjonalnie i starałam się, wiecie, żeby to wszystko dobrze wyglądało, umalowałam się, założyłam kulczyki, których nigdy nie noszę. No generalnie wszystko było zrobione tak, żeby jakby YouTube to zaakceptował. Ja też nie do końca wiem, co chciałabym robić na tym kanale, ponieważ mam dużo pomysłów, które nie do końca ze sobą współgrają jako jakiś temat, który chciałabym realizować, typu kanał beauty albo kanał o książkach. Po prostu chciałabym prowadzić taki kanał, na którym jest wszystko. I wydaje mi się, że to po części udało mi się spełnić, bo rzeczywiście jest miszmasz na tym kanale, to bardzo szeroki, tak? Są vlogi, są filmy o koreańskiej pielęgnacji, są filmy o książkach, tak więc to mi się udało i to jest okej, ale nie podoba mi się to, że nagrywałam dużo filmów w takim, no nie powiem stresie, ale z taką gdzieś tam myślą z tyłu głowy, że to powinno dobrze wyglądać i dobrze brzmieć i w ogóle powinna być full profeska, ponieważ to doprowadziło do tego, że usunęłam naprawdę dużo filmów i one nigdy nie zobaczyły światła dziennego, a teraz jak sobie o tym myślę, to nie były takie złe filmy, po prostu kiedyś wstawiałam takie filmy, których teraz bym nie wstawiła, to wtedy po prostu narzucałam jakiś filtr albo coś tam zmieniałam, żeby to wyglądało jakoś lepiej i wrzucałam i nie przejmowałam się tym, kto coś sobie na ten temat pomyśli. Natomiast teraz właśnie jakoś tak złapało mnie coś takiego i ja chcę przestać o tym myśleć. Chcę mieć wyrąbane na to, jak wyglądają te filmy, bo wydaje mi się, że w momencie, w którym ja zaczęłam się tak przejmować tym, i wy tego nawet nie zauważyliście, nie widzieliście, po prostu myśleliście, że tak, nie wiem, stawiam rzadko filmy, bo tak mi się podoba, a tak naprawdę ja bardzo dużo myślałam na ten temat, jak one powinny wyglądać i chciałam mieć zaplanowane każde słowo w filmie, ale to doprowadziło do tego, że po prostu nie chciałam, jakby nagrywanie takich planowanych filmów nie przynosiło mi takiej radości, jak kiedyś, rozumiecie? Ale wiem, że są youtuberzy, którzy nagrywają filmy w ten sposób i im to wychodzi i oni się czują w tym dobrze. Na przykład Ewa Red Lipstick Monster ostatnio nagrała taki filmik, który ja bardzo z ciekawością obejrzałam, o kulisach tego, jak ona tworzy swoje mini produkcje na kanał, i ona właśnie powiedziała, że wszystkie filmy planuje i pisze scenariusze do filmów. Ja byłam bardzo pod wrażeniem, jak to usłyszałam, ponieważ ja próbowałam tak robić i to doprowadziło do tego, że się bardzo zraziłam do nagrywania filmów. Ewidentnie to nie jest jakby mój sposób na nagrywanie filmów. Ja kiedyś po prostu siadałam przed kamerą i po prostu gadałam, tak jak teraz po prostu siadłam i po prostu gadam. I to jest taka najbardziej przystępna forma nagrywania tych filmów dla mnie, jak się okazuje. Ale musiałam do tego dojść przez rok nagrywania filmów z wymuszonym uśmiechem. Ponieważ, no przyznaję, nie chciałam nagrywać przez ten rok filmów, bo po prostu nie miałam takiej wewnętrznej, szczerej chęci, żeby to robić, bo wiedziałam, ile mnie to będzie kosztować czasu i stresu, bo po prostu właśnie takie myślenie o tym, do kogo adresuję ten film i jak on powinien wyglądać, doprowadziło do tego, że no miałam taką niechęć do nagrywania filmów. I chciałabym z tym skończyć, ponieważ przypomniałam sobie ostatnio, oglądając filmy, moje stare filmy, jaką radość mi to sprawiało i wtedy też paradoksalnie miałam największe przyrosty na kanale, więc ewidentnie ludzie kupują taką autentyczność i to nie jest tak, że ludzie nie lubią mało estetycznych filmów albo źle zmontowanych filmów, i musiałam to sobie uzmysłowić, żeby dojść do wniosku, że chcę wrócić na kanał i chcę wrócić na kanał znowu z takimi luźnymi filmami, w których po prostu ja siadam i sobie do was gadam, nie za bardzo planując i wymyślając sobie wcześniej to, co powiem. I powodem, dla którego teraz nagrywam ten film i chciałam sobie tak usiąść i właśnie o tym wam szczerze powiedzieć, chociaż wiem, że to jest zagmatwane i pewnie większość z was sobie myśli, że trochę przesadzam, ale tak naprawdę dla mnie kanał był zawsze dużą częścią jakby codzienności, ponieważ jak nie sam kanał bezpośrednio jako YouTube, jako witryna, to Instagram, na którym no zawsze miałam osoby, które też obserwują kanał, więc gdzieś tam ta styczność i ten kanał się codziennie pojawia w moim życiu przez ostatnie 3-4 lata. Ten temat naprawdę spędzał mi sens powiek przez ostatnie kilka miesięcy. Szczególnie jak skończyłam pisać maturę, czyli właściwie miesiąc temu, zaczęłam mieć coś takiego, że naprawdę ciężko mi było zasnąć, ponieważ atakowały mnie zewsząd różne myśli na temat kanału i tego, co chcę zrobić, i tego, czy chcę nagrać ten film, żeby wam powiedzieć szczerze, że
no, że nie podoba mi się to, co ostatnio robiłam na tym kanale, bo to tak jakby głupio brzmi. No po prostu siadam sobie tutaj i mówię wam, że te filmy, które ostatnio nagrywałam, nie były do końca szczere z mojej strony. No, pozdro. Tak więc myślałam, czy chcę nagrać ten film, ale doszłam do wniosku, że jak go nagram, to poczuję się lepiej. Tak więc nagrywam go. No ale właśnie przemyślałam to sobie i pomyślałam, że może po prostu chodzi... I doszłam do wniosku, że naprawdę musi chodzić o to, że po prostu wydawało mi się, że muszę nagrywać takie świetne, profesjonalne filmy i naprawdę starałam się to robić. I część ludzi to zauważyła, że moje ostatnie filmy są takie jakby trochę lepsze wizualnie, ale nie do końca dopracowane. Pisaliście mi, że ten kadr jest krzywy, że to tam jest brzydko wygląda w tle, coś tam. Ja się bardzo tym przejmowałam, chociaż nie chciałam się tym przejmować. I to doprowadzało do tego, że ja coraz bardziej chciałam jakby nagrywać ładniejsze filmy, ale nie wychodziło mi to, więc ich nie postowałam. I to było po prostu takie błędne koło cały czas. Mówię o tym, bo chciałam o tym powiedzieć. I wiem, że duża część z was nie zdawała sobie w ogóle sprawy z tego, że ja coś takiego przeżywam, no bo skąd mieliście wiedzieć? Tyle jeśli chodzi o ten temat. Generalnie to chciałam nagrać ten film, tak, zbierałam się do niego bardzo długo się do niego zbierałam, ponieważ nie wiedziałam za bardzo, jak to ubrać w słowa i złapałam się na tym, że znowu próbuję zaplanować film i znowu próbuję sobie napisać w głowie jakiś scenariusz i ułożyć sobie to, co powiem dokładnie, bo o ile nie ma nic złego w tym, żeby zaplanować sobie jakiś tam temat, albo no wiecie, pojedyncze kwestie, które chcecie poruszyć w filmie, to takie chore planowanie filmu przed snem, ja właśnie tak robiłam, było bardzo destrukcyjne dla mnie, dla osoby, która nie ma w zwyczaju planować rzeczy, które powie, bo ja jestem raczej taką impulsywną rozmówczynią, która po prostu mówi to, co jej język przyniesie, ślina przyniesie na język. Dlatego to było ciężkie dla mnie. I o ile zdaję sobie sprawę z tego, że są osoby, które planują filmy i im to wychodzi, to niestety mnie to nie wychodziło i nie chcę tego robić. Dlatego pomyślałam, że koniec, siadam teraz i nagrywam ten film. Nawet jeśli jest moja mama za ścianą, w ogóle to też jest kolejna dziwna sprawa. Nie lubię nagrywać, kiedy jest ktoś w domu, więc tym bardziej, kiedy mam młodszego brata, który no, spędza dużo czasu w domu, a razem z nim moi rodzice, to ciężko też znaleźć sobie tę chwilę czasu, żeby coś nagrać, ale też stwierdziłam, że koniec z tym, Boże, to jest przecież moja rodzina i no nie wiem, czemu tak nie lubiłam nagrywać, tak mnie stresowało nagrywanie, kiedy ktoś jest za ścianą i możliwie słyszę to, co mówię. No, kolejny mój dziwny sekret, tak więc dzisiaj się tak trochę wam spowiadam z moich mrocznych sekretów. No i kolejna kwestia to to, że przez ostatni miesiąc w ogóle czułam się bardzo kiepsko, nie wspominając strajku nauczycieli przed maturą i potem w ogóle samej matury, to po maturze byłam jeszcze przez długi czas chora, tak, że nie wychodziłam z łóżka i po prostu gniłam w łóżku dosłownie, oglądałam tylko seriale i wpadłam w taki wir oglądania seriali, że oglądałam dosłownie odcinek za odcinkiem. Przestałam się też na ten czas jakoś zdrowo odżywiać, bo tak sobie wymyśliłam, że skoro jestem chora, to mogę sobie zjeść pizzę na śniadanie. I generalnie przez ostatni miesiąc też właśnie z tego wynikał fakt, że bardzo mało postowałam na Instagramie, a praktycznie nic nie postowałam. Miałam taki dzień, kiedy się przełamałam i chciałam coś wstawić merytorycznego i wstawiłam post z Pixi, ale później znowu nic nie wstawiałam i do tej pory nic nie wstawiłam, bo po prostu czułam, że jakby marnuję trochę czas i nie robię, nie prowadzę ostatnio właśnie przez ten miesiąc mojego życia tak, jak ja bym chciała i jakbym chciała je w takim razie pokazywać, bo chciałabym pokazywać na Instagramie tylko rzeczy, które według mnie są wartościowe i które mogą coś po prostu dobrego przekazać dalej. Pokazywałam wam jakieś tam treningi, zdrowe odżywianie, jakieś tam złote myśli czasami pisałam, bo to jestem ja, to nie jest tak, że ja, że moja prawdziwa strona się ujawniła podczas tej choroby, że tak naprawdę to jestem, wiecie, jaskiniowcem i tak dalej, tylko po prostu wpadłam właśnie w takie złe miejsce przez tą chorobę. Potem zmarł członek mojej rodziny, więc ogólnie było ciężko. Było ciężko i... Boże, nie chcę tutaj płakać. Było ciężko i nie chciałam tego pokazywać na portalach społecznościowych, bo chciałam... Zawsze moim jakby pomysłem na prowadzenie tych wszystkich kont było
szerzenie dobrej energii, a że ja nie miałam w ogóle dobrej energii, to nie chciałam w ogóle się pokazywać. No i to wyjaśnia, dlaczego się nie pojawiały teraz filmy po maturze, bo teoretycznie po maturze powinno się pojawić ich co najmniej z 10 od tamtego czasu, ponieważ po prostu miałam tyle wolnego czasu, ale no nie wykorzystałam tego tak jak chciałam, tak jak planowałam przed maturą, ponieważ pojawiły się inne komplikacje i one nie pozwoliły mi na to, żeby z taką czystą głową wrócić do tego nagrywania regularnego. Chyba wam wszystko powiedziałam, co chciałam powiedzieć. Trochę się zwierzyłam. Ale właśnie ja bardzo chciałam nagrać ten film, ponieważ wydaje mi się, że to jest bardzo oczyszczające doświadczenie mówić o takich prywatnych emocjach. Prywatnych emocjach? Boże, jakby emocje były nieprywatne. O prywatnych emocjach z widzami. Ponieważ wydaje mi się to takie ludzkie i ja osobiście bardzo lubię oglądać youtuberów, którzy czasami też rozmawiają o takich swoich głupich przemyśleniach albo mniej głupich, bo nie wiem, wydaje mi się, że to zbliża odbiorcę i twórcę, więc chciałam też zacząć rozmawiać z wami na takie tematy na kanale, a nie tylko o książkach i o kosmetykach. Chyba to wszystko, co chciałam powiedzieć. No, dziękuję wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że w takim razie zostaniecie ze mną i możecie mi napisać, co u was w komentarzu ostatnio się działo, coś dobrego albo złego i no, nagram, mam nadzieję, niedługo dużo ciekawych filmów, które będą was interesować. Mam dużo pomysłów i chciałabym to robić właśnie w takiej luźnej formie, tak jak teraz, że po prostu jest jak jest, a nie, że wymyślam i staram się, wiecie, kombinować i mam krzywy kadr i wszyscy go komentują. No, tak więc koniec tego. I chciałam wam tak szczerze o tym wszystkim powiedzieć, bo wydaje mi się, że jak nagram ten film, to będę miała taką prawdziwą motywację i powód do tego, żeby rzeczywiście robić to, co znowu chcę robić na tym kanale, a nie to, co wydaje mi się, że powinnam robić, bo wygląda dobrze. I to tyle. Tak więc jeszcze raz dziękuję wam za oglądanie i do zobaczenia w następnych filmach. Cześć!